E-podręczniki słowotwórczo, morfologicznie są nawiązaniem do najproduktywniejszego w tej chwili ciągu morfologicznego współczesnej polszczyzny. Zaczęło się od poczty elektronicznej, electronic mail. Mówię teraz literowo, e-mail. I co się stało? Wyrzucamy to mail, e-3, możemy zdać w ramkę i powiedzieć, to jest wzór najproduktywniejszego, powtórzę, modelu słowotwórczego współczesnej polszczyzny. E-kreseczka coś tam. E-Polska, e-Świat, e-Europa, e-Warszawa. E-podpis, e-faktura, e-książka, e-płyta. A w zeszłym roku o tej porze przeczytałem, zobaczyłem taki nagłówek. Coraz chętniej epitujemy, czyli coraz częściej rozliczamy się z fiskusem, nie idąc osobiście do Urzędu Skarbowego, tylko drogą elektroniczną wszystko załatwiamy, nie wychodząc z domu. A zatem e-podręcznik, słowotwórczo, no jest nawiązaniem do tego najproduktywniejszego ciągu słowotwórczego i jest oczywiście dla wszystkich absolutnie przejrzysty. Jest to elektroniczny podręcznik. Można powiedzieć, że przecież ten e-podręcznik też towarzyszy bardzo szlachetnej akcji polskiej e-tornistra, czyli elektronicznego tornistra, który mam nadzieję sprawi, że nasze dzieci nie będą miały przeciążonych kręgosłupów, tylko będą nosić lżejsze pakunki do szkoły, prawda? Natomiast jeśli idzie o e-podręcznik, to tak zawsze sobie myślę, jeśli pytany często, jak widzę rzeczywistość czy komunikację elektroniczną we współczesnej polszczyźnie i w ogóle we współczesnym świecie, to niezwykle nie odpowiadam. Jeśli założyć, że ideałem stylistycznym jest zawrzeć maksimum treści w minimalnej liczbie słów, to jeśli ten elektroniczny podręcznik, ta jakaś inna korespondencja elektroniczna, ten postulat spełniać będzie, to ja zawsze do końca życia apologetą e-podręcznika też będę.